Cześć, jestem Karol, jestem studentem prawa kanonicznego na KUL-u. Pewnie część z Was zastanawia się, co może nas spotkać podczas studiowania właśnie tego kierunku, jakim jest prawo kanoniczne. Jako osoby wierzące uczestniczymy w wielu rzeczach świętych. Wielu z nas jest czymś chrzestnym, świadkiem do bierzmowania, świadkiem zawarcia sakramentu małżeństwa. Prawo kanoniczne uświadamia nam, jakie mamy prawa i obowiązki, jakie zadania wynikające z bycia członkiem w Kościele katolickim. Pokazuje również wiele praktycznych aspektów, na przykład jak założyć stowarzyszenie katolickie. Katolicki Uniwersytet Lubelski jest pierwszym uniwersytetem w Polsce, w którym wykładane było prawo kanoniczne. Dopiero potem powstawały kolejne ośrodki akademickie, jak w Warszawie czy w Krakowie. Pamiętam zamienne słowa, jak jeszcze niegdyś profesor Józef Krukowski powiedział na jednej z konferencji, że prawo kanoniczne na KUL-u jest jak źródło, z którego powstają kolejne rzeki, ale źródło jest jedno. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć na samym początku, że jest to kierunek rzeczywiście może dość mało znany dla niektórych. Jest spotykany tylko na niektórych uczelniach w Polsce i również absolwentów tego kierunku jest w dzisiejszych czasach znacznie mniej niż to było w latach poprzednich. Natomiast odkąd zacząłem studiować, zauważyłem, że wachlarz możliwości zawodowej jest naprawdę dość szeroki. I nie ma się czego obawiać, że w internecie znajdujemy informacje na temat, że nie możemy znaleźć pracy po tym kierunku, gdyż jest to po prostu nieprawda. W dzisiejszych czasach, gdy tych specjalistów jest coraz mniej, pracy naprawdę jest dużo. Studiowanie prawa kanonicznego na KUL-u to połączenie teorii z praktyką. Na naszym uniwersytecie działa koło naukowe kanonistów. W ramach działalności naszego koła zapraszamy różne osoby, które zajmują się na co dzień prawem kanonicznym. Są to m.in. adwokaci kościelni, obrońcy węzła małżeńskiego, audytorzy sądowi, specjaliści z prawa karnego kościelnego. Dyskutujemy podczas takich spotkań na aktualne problemy w Kościele. Interesującymi tematami takich spotkań były na przykład cuda w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, czy kościelne prawo karne, gdzie pochylaliśmy się nad problemem apostazji, która jest przestępstwem przeciwko wierze. Rozmawiamy również na temat karalności w Kościele, co jest również cieszy się zainteresowaniem. Warto podkreślić, z własnego doświadczenia też mogę tutaj dodać, że jest wiele różnych fajnych, ciekawych instytucji, jakimi są koła naukowe, jak i również możemy tutaj rozmawiać o konferencjach, które są organizowane przez nasz wydział, jak i również przez innego rodzaju instytucje. Te konferencje są organizowane na naszej uczelni, jak i poza nią, również są organizowane za granicą, co daje nam możliwość poznania podejścia po prostu czasami nawet innych krajów do sytuacji, które tak bardzo nas interesują. Jest też możliwość poznania ciekawych osób na tych konferencjach, z którymi spotkanie się jest niezwykle emocjonujące. Patrząc, nie wiem, na przykładzie gotowania, spotykając Magdę Gessler, jesteśmy niezwykle podekscytowani, jeżeli interesujemy się kulinarią. Więc tutaj, jeżeli mamy możliwość spotkania się z jakimiś biskupami, z jakimiś sędziami sądów najwyższych, bądź też innych instytucji kościelnych, jest to dla nas naprawdę niezwykle ekscytujące wydarzenie. Prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uważam, że to elitarność. To tutaj studiował sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Absolwentami byli biskupi, którzy pełnili ważne funkcje w Rocie Rzymskiej. Byli oni ekspertami Komisji Rewizyjnej Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obecnie kadra naukowa na naszym Instytucie Prawa Kanonicznego składa się z 20 naukowców, którzy współpracują z ważnymi ośrodkami naukowymi na świecie, chociażby Rzym, Pampeluna w Hiszpanii, Stany Zjednoczone czy Kanada, Uniwersytet Świętego Pawła w Ottawie. Planowaliśmy wiele wyjazdów, m.in. do Nuncjatury Apostolskiej, do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Lecz niestety pandemia pokrzyżowała nam plany, lecz to jest tylko odłożone w czasie. Jeśli to już będzie możliwe, na pewno zrealizujemy te plany. W poprzednich latach również uczestniczyliśmy w ogólnopolskich konkursach z prawa kanonicznego. Jednym z takich konkursów był organizowany w Warszawie przez UKSW
konkurs wiedzy o prawie kanonizacyjnym, o wychowaniu katolickim czy o kościelnym prawie karnym. Oprócz licznych i wartościowych nagród, które wygraliśmy, nauczyliśmy się dyskutować w szerszym gronie nad zagadnieniami związanymi z prawem kanonicznym oraz poznaliśmy stanowisko innych studentów z innych ośrodków naukowych. Mam też wielu znajomych, którzy już skończyli prawo kanoniczne, którzy są absolwentami naszej uczelni. I też mogę tutaj podkreślić, że wielu z nich pracuje w kancelariach prawnych, przede wszystkim zajmując się stwierdzeniami nieważności małżeńskiej, gdyż w dzisiejszych czasach tego typu spraw jest coraz więcej, a jak już wcześniej wspomniałem, specjalistów jest coraz mniej. Obecnie studenci mogą studiować nie tylko prawo kanoniczne, ale również łączyć kierunek z prawem świeckim, co daje większe możliwości. Kim może zostać po prawie kanonicznym? Nasi absolwenci po prawie kanonicznym pełnią ważne funkcje, czy to w kuriach diecezjalnych, w kuriach zakonnych, czy też w trybunałach sądowych. Ci studenci, którzy uzyskali licencjat z prawa kanonicznego, mogą również pełnić funkcję adwokata kościelnego, obrońcy węzła małżeńskiego, czy też nawet sędziego. Podsumowując, moim zdaniem warto studiować prawo kanoniczne, do czego serdecznie zachęcam. Obecnie rośnie również zapotrzebowanie na adwokatów kościelnych do tzw. stwierdzenia nieważności małżeństw. A dla studentów prawa taka zachęta, by naśladować już średniowieczną zasadę, która zachęcała, aby studiować obydwa prawa i być doktorem obojga praw. Prawa świeckiego cywilnego i prawa kanonicznego. Zatem cechuje naszych absolwentów, myślę, że elastyczność w należeniu pracy. Zatem serdecznie Was wszystkich zapraszam na prawo kanoniczne. I po prostu widzimy się w październiku na uczelni, tak? Do zobaczenia. Cześć!